Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 10. część serii 40 powodów, dla których nie jestem ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem. I wcześniej już zauważyliśmy, że w bóstwie istnieje całkowita jedność. Chociaż Bóg jest jeden, znamy trzy osoby, które potrafimy rozróżniać. Niestety zielonoświątkostwo w znacznej swojej części jest tak zwane jednościowe i wyznaje modalizm, gdzie zaprzecza trzem osobom boskim i to jest skaza całego ruchu charyzmatycznego i zielonoświątkowego, że w tym zakresie oni mieszają, nawet jeśli formalnie wyznają takie brzmiące podobnie do ortodoksyjnych wyznań. Jest to słabość, nawet jak byłem w klasycznym zielonoświątkowym zborze, to ta kwestia była niestety bardzo głęboko namieszana. Sam pastor jeden i drugi nie potrafił tego wyjaśnić, choć to był oczywiście zbór zielonoświątkowy z ZKE, Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, czyli najbardziej standardowy zielonoświątkowy, jak i inne. Generalnie wszędzie się tych modalistycznych zielonoświątkowych zwodzicieli wśród nich wysoko ceni. No jeżeli wiadomo o Branhamie, Williamie, że był wyznawcą innego Boga, a więc był całkowitym bałwochwalcą, gdyż nie uznawał trzech osób w bóstwie, to jak można się zachwycać jego znakami i cudami, które jak najbardziej pochodzenia musiały być demonicznego, skoro miały miejsce? Bo nikt nie zaprzecza, że miały miejsce, tylko chodziło o ich źródło. Skoro uczy o innym Bogu, no to z innego źródła pochodzą, a mimo to jest wielka fascynacja w tym ruchu zielonoświątkowym tym człowiekiem i jego podobnym działaczom, którzy generalnie są w tym zakresie bardzo niebezpiecznym takim podłożem do kwitnięcia różnego rodzaju herezji. Więc powinniśmy pozbyć się podświadomego przekonania o porządku hierarchicznym pośród osób bóstwa. Tak, osoby są trzy. Bóg jest jeden, znamy trzy osoby, które potrafimy rozróżniać. Potrafimy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Musimy pozbyć się podświadomego przekonania o porządku hierarchicznym pośród osób bóstwa. Gdy mówimy, że Duch jest trzecią osobą bóstwa, to nie oznacza w żadnym wypadku rangi, jaką zajmuje, lecz zwykłe rozróżnienie od Ojca i Syna. Uważny czytelnik Biblii znajdzie liczne potwierdzenia prawdy o pełnej jedności w bóstwie w wielu fragmentach Pisma Świętego. To pokazuje nam po raz kolejny, że również Duch Święty jest Bogiem. W bóstwie istnieje zupełna harmonia, zarówno co do istoty, jak i w działaniu. Niestety nie tylko charyzmatycy i zielonoświątkowcy mają problem z tym i wciskają taką hierarchię. Dla nich Syn nie jest tak samo jak Ojciec ważny, istotny, jest niższy. Jest to poważny problem, ale też wśród reformowanych ludzi miałem kiedyś w internecie spinę, dyskusję, napięcie, dlatego że ten człowiek, który był wielkim pastorem wielce ważnego zboru w wielkim mieście, kłócił się, mimo że przez innych reformowanych jest wysoko ceniony i szanowany, to kłócił się i poniżał Pana Jezusa, uważał, że Syn Boży jest niżej i nawet odważał się nadużywać Pisma Świętego, powołując się na przykład na 11 rozdział 1 listu do Koryntian, żeby udowodnić te jego brednie. Więc również był wyznawcą innego Boga, był bałwochwalcą, a inni reformowani, mając z nim społeczność, są również bałwochwalcami, bo nie ma możliwości, aby była jedność między demonami a ludźmi bożymi. Więc tutaj nie ma neutralnego gruntu. I teraz, jeżeli uważny czytelnik znajdzie liczne potwierdzenia prawdy o pełnej jedności w bóstwie w wielu fragmentach Pisma Świętego, to oczywiście ujrzy po raz kolejny, że również Duch Święty jest Bogiem i że w bóstwie istnieje zupełna jedność, harmonia, zarówno co do istoty, jak i w działaniu. Harmonia między innymi w naturze. O Bogu czytamy w Nowym Testamencie, że jest światłością i miłością. Tak,
Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset i czwarty rozdział, ósmy werset pokazuje nam ten fakt. Światłość i miłość stanowią istotę Boga. Obie cechy znajdujemy w powiązaniu z każdą z tych trzech osób bożych. I przykład. Miłość. Miłość na przykład opisana w Jana 16:27. Ojciec miłuje, syn miłuje, o czym czytamy w Jana 15 rozdział 9 werset. A w liście do Rzymian 15 rozdział 30 werset czytamy o miłości Ducha. Duch Święty miłuje. Nawet jeżeli nie jest powiedziane wyraźnie, że Duch miłuje, to jednak zostaje powiązany z miłością. Ale także mamy drugą cechę, którą jest światłość. A światłość, która wyraża się w świętości, to widzimy między innymi, że Ojciec jest święty, o czym mówi nam Ewangelia Jana 17, rozdział 11, werset. Także Syn jest święty, o czym mówi nam Łukasza, pierwszy rozdział 35 werset, a także Duch Święty w wielu różnych fragmentach nazywany jest Duchem Świętym. Świętość jest jego charakterystyczną cechą. Światłość i miłość stanowią istotę Boga, zarówno u Ojca, jak i Syna i Ducha Świętego. Pozostają ze sobą w jedności i harmonii. Także mamy harmonię w działaniu. I tutaj jest też wiele miejsc ze Słowa Bożego, które nam to pokazują. Przyglądając się działaniu Boga, zauważymy zadziwiającą harmonię i zgodność między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Przyjrzyjmy się wielu miejscom Słowa Bożego, ale ja chciałbym tutaj kilka tak zaakcentować, a inne sobie możesz sam znaleźć w Słowie Bożym. Więc po pierwsze, dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty zostało dokonane przez Syna. To On wydał siebie samego za nas. Ojciec był tym, który posłał Syna. Wspólnie podążali w kierunku Golgoty, co zapowiedziane zostało już w pierwszej księdze Biblii w obrazie Abrahama i Izaaka, o czym mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. Z kolei w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14, czytamy, że Syn ofiarował siebie samego bez skazy Bogu przez wiecznego Ducha. Także mamy argument w zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. W zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa widzimy po raz kolejny udział wszystkich osób bóstwa, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli wszystkie osoby bóstwa uczestniczyły w zmartwychwstaniu Pana w harmonijnej współpracy. Jako Syn Boży Pan Jezus posiadał moc nad życiem i śmiercią i dlatego mógł powiedzieć: nikt mi go, to znaczy życia, nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Ewangelia Jana 10 rozdział 18 werset. Zmartwychwstanie było dowodem Jego boskości. Równocześnie prawdą jest, że nasz Pan został wzbudzony z martwych za sprawą chwały Ojca, o czym uczy nas wyraźnie list do Rzymian 6 rozdział 4 werset. Również Duch Święty miał tutaj swój udział. Poprzez zmartwychwstanie Pan Jezus okazał się Synem Bożym według Ducha Świętości. Tak mówi nam przecież list do Rzymian 1 rozdział 4 werset. A też w duchu został przywrócony z życiu, o czym mówi pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Ojciec, Syn i Duch Święty są w jedności również w swojej trosce o zbawienie zgubionych grzeszników. Pokazuje to 15 rozdział Ewangelii Łukasza. W pierwszej historii, wersety 4-7, widzimy starania dobrego pasterza, Pana Jezusa, o zagubioną owcę. Druga część, czyli wersety od 8-10, obrazuje działanie Ducha Świętego, który przekonuje grzesznika o jego stanie, co zresztą widzimy w Jana 16, rozdział 8, werset. Duch jest Bożym światłem, które rozjaśnia życie grzesznika. Trzecia część tej historii przedstawia Ojca, który niecierpliwie czeka na powrót Syna, powracającego
pełnego skruchy grzesznika i czule bierze go w ramiona. Także wariant D mówi nam, że gdy grzesznik daje się znaleźć i powraca do ojcowskiego serca, Ojciec, Syn i Duch Święty dokonują w nim dzieła nowych narodzin. Albo inaczej narodzenia z góry. Również w tym uczestniczą wszystkie trzy osoby bóstwa. W liście Jakuba, 1 rozdział 18 werset, czytamy, że Ojciec zrodził nas według własnej woli przez słowo prawdy. W pierwszym liście Piotra napisane jest, że zostaliśmy zrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowem tym jest sam Pan Jezus Chrystus. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazuje Nikodemowi na działanie Ducha Bożego w powiązaniu z nowymi narodzinami, na co wskazują nam wersety 5 do 8, 3 rozdziału Ewangelii Jana. Ale mamy kolejny przykład. W 12 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł Paweł mówi o używaniu duchowych darów łaski. Duch Święty rozdziela dary. Jak widzimy to w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian w wersecie 4. I także Duch Święty motywuje do ich używania, o czym mówi nam także 12 rozdział 1 listu do Koryntian w wersetach od 7 do 12. Przed Panem, czyli Synem, odpowiedzialni jesteśmy za to, aby we właściwy sposób używać powierzonego nam daru, jak to mówi zresztą werset 5 tego 12 rozdziału 1 listu do Koryntian. Natomiast Bóg Ojciec troszczy się o powstanie owocu ze sprawowanej służby. Dokumentuje nam to werset 6 12 rozdziału 1 listu do Koryntian. Te przykłady uświadamiają, w jak doskonały sposób Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jedność w działaniu. Możemy więc wyciągnąć jedyny słuszny wniosek, że Duch jest tak samo Bogiem jak Ojciec i jak Syn. Być może nie jeden człowiek może myśleć i nawet powiedzieć przy nas, że właściwie nie odgrywa to większej roli, czy Duch Święty jest Bożą osobą, czy też może tylko siłą wywierającą wpływ na nasze życie. Ale czy naprawdę jest to nieistotne pytanie? Z pewnością nie. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli traktujemy Ducha tylko jako moc, a nie Bożą osobę, naruszamy fundamentalną prawdę Biblii, prawdę o trójjedynym Bogu. Tak, jest to bardzo ważne. Jeśli traktujemy Ducha tylko jako moc, a nie Bożą osobę, naruszamy fundamentalną prawdę Biblii, prawdę o trójjedynym Bogu. Została ona wielokrotnie poświadczona na kartach Słowa Bożego, chociaż nie potrafimy jej pojąć. Kto kwestionuje lub co gorsza, neguje, zaprzecza owej prawdzie, atakuje chwałę i majestat Boga. Czy to nie jest istotne? Po drugie, gdyby Duch Święty był jedynie mocą, miałoby to bezpośrednie przełożenie na praktykę naszego życia. W takim przypadku to ja byłbym działającym i podejmującym decyzje w moim życiu. Może realizowałbym moje plany w mocy Ducha, ale inicjatywa wychodziłaby ode mnie, a tak właśnie być nie powinno. Duch Święty, Bóg Duch Święty, mieszka we mnie. On układa plany, On decyduje, On kieruje, On prowadzi i wypełnia mnie. Nie ja jestem działającym, lecz Duch Święty jest działającym. Ja jestem jedynie narzędziem, które On chce używać, a nie odwrotnie. Pozostańmy przy tym, czego naucza Biblia. Duch Święty jest Bożą osobą. Dalekosiężne konsekwencje ma fakt, że Duch nie zstępuje na nas tylko na krótki czas, lecz na stałe mieszka osobno w każdym wierzącym i w zgromadzeniu, w Kościele, jako zbiorowości wszystkich żyjących odkupionych. Powiązane są z tym niezliczone błogosławieństwa. To była 10. część serii 40 powodów, dla których nie mogę być ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem.
I kolejna, 11. część, mam nadzieję, wkrótce. Zatem zapraszam na 11. część z serii 40 powodów, dla których nie mogę być zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Dlaczego wystąpiłem z ruchu charyzmatycznego i zielonoświątkowego wiele lat temu? 40 powodów. Dziękuję. Z Bogiem.